Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 1 Unfinished Business. Ja jestem Yuno i lecimy... Ojej, tak aż się zastanowiłam, czy na pewno zabiłam ostatnio tego potworka, mutanta tutaj ukrywającego się. Ależ to miejsce... O Boże! No pewnie. Tak, to miejsce jest bardzo... No, mylące. Znaczy trudno jest tutaj połapać się w zasadzie, gdzie można biec, gdzie nie. Gdzie jest ściana, gdzie co tam innego. I teraz tak. Na pewno zalecana jest tutaj ostrożność. I nie będę szaleć. A no właśnie, to tutaj się szło. Łatwo tego najzwyczajniej w świecie nie ogarnąć. Zaraz, to tu? No tak, tutaj. No nie jest to takie oczywiste, musicie przyznać. Bardziej, że tu wszystko wygląda jak miejsce, w którym no Lara może spłonąć. Same te ściany wyglądają na pokryte lawą czy czymś. I po tym mogą biegać. Spoczko. A tutaj chyba ktoś będzie, tak? Już słyszę. No i fajnie. Strzela uparciuch. Myśli, że pozwoli mu to się wyratować. O, chyba... Oj, 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 oj. Ktoś tu w Larę strzelał mi, a ja trochę nie ogarnęłam, czy to on wybucha, czy co i jakoś, nie wiem. Strzałkę w tył klikałam, a zapomniałam, że no rozglądam się nią, co niestety spowodowało, że Lara zamiast rozglądać się, znaczy zamiast właśnie skoczyć na dół, znaczy tfu. Lara zamiast skoczyć w tył, to właśnie rozglądała się tam na dół i to mi niestety no, przypłaciłam to trochę życiem, jak widać zresztą, ale w sumie nie ma co narzekać, jest apteczka, wszystko jest, no i będzie jeszcze więcej, to nie ma co się przejmować tak zbytnio wszystkim. W końcu, no bez przesady, po coś nam twórcy tu parę rzeczy dają, nie? Żeby je używać, robić z nich pożytek. I ja naprawdę czuję się niepewnie w tych miejscach. To znaczy one są takie... Łatwo zginąć, łatwo się zgubić. To znaczy nawet właśnie chyba nie się zgubić, a zaraz... Zaraz, tu gdzieś w ogóle chyba się skakało gdzieś. No nie tutaj. Jejku, Lara, mogłabyś jakoś się normalniej zachowywać, co? No tak, tutaj... Stamtąd przyszłam. Czy nie? No tak, z dołu przybiegłam. Tam go rozwaliłam. I co, na to mi wygląda, że jednak mam tu coś znaleźć? Chyba tak. No. Tak jak mówiłam, łatwo tutaj czegoś nie dostrzec przez wszystkie te tekstury i właśnie wygląd tych miejsc. Nie, pistoletów nie chowam. Oj, 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 pułapki jeszcze. Świetnie. Dobra, czyli jak nie wiem, czy to są zatrute strzałki, czy takie zwykłe wredne strzałki, no ale wolę to jak najbardziej na spokojnie przejść. I co tutaj mnie czeka? Coś na pewno na mnie wyskoczy. Zaraz, tam jeszcze nie chcę iść. No tak, tutaj był fajny sekret. Tylko zaraz. Nie. Nie. Ja nie chcę zginąć, a to pewnie się za moment stanie. Chyba że pozwolę sobie wziąć Uzi, bo zapis był za dawno temu. No, pięknie. Zu, jak ja okropnie lamię. Powinnam się wstydzić. Już nie wiem nawet, gdzie ja zapisałam. Aha, tutaj. No tak. Cała nieufna ja. Czyli inaczej to trzeba będzie zrobić. To już tu gdzieś było, tak? Tu. Zaraz, znowu nie widzę tej ściany. Tu była. Nie? Ale gra ze mnie kpi. Naprawdę, ludziska. Co to ma być? Nie, nie z tej strony jestem. Czyli tu gdzieś, tak? Jejku, weźcie już. Ile ja tak będę próbować dotrzeć we właściwe miejsce, co? Normalnie przeszłoby to wszystko ogarnąć w parę sekund dosłownie, a ja muszę się męczyć nie wiadomo ile z tym wszystkim. No i dlaczego to tak jest? Może dlatego, że podjęłam się nagrywania czegoś, co jednakowoż mnie przewyższa, przerasta i nie wiem co tam jeszcze. Dobra, tu. Może tym razem warto byłoby zapisać bezpośrednio przed walką. O Jezu. Jeszcze głupie strzałki. Nie, proszę, niech mnie nie uszkodzą, tylko no właśnie. I miło byłoby... Oj, wyjść to ja nie chcę. Ja chcę tylko zapisać pistolety i... Dobra, może uda mi się, wiecie, szybko go w miarę rozwalić, albo i nie. No, czyli jednak Uzi trzeba wziąć jak najszybciej. Lara, skacz, proszę. I po kłopocie. Co ja się będę z nimi bawić? Tylko może wybiorę pistolety, żeby później głupio nie marnować właśnie tych do Uzi. I z tego co kojarzę, fajne rzeczy są w wodzie. Znaczy no na pewno jest sekret, ale oprócz sekretu też chyba jakieś rzeczy były. Gdzie dokładniej to już wam nie powiem niestety. Trzeba znaleźć. Jest apteczka, ale jeszcze chyba amunicja gdzieś. Dobra. Gdzie tu może kryć się amunicja? Może gdzieś przy dźwigniach jakichś, bo one też właśnie były pochowane gdzieś. O, jest. Ej, ale byłam święcie przekonana, że znajdę tu amunicję do Uzi. No cóż, mówi się trudno. I nie narzeka się na żadną amunicję. O, tu coś jest. O Jezu, ale ja płynę jak pijak jakiś dosłownie. Szukam ludziska dźwigni. Czy tutaj jakąś znajdę, czy się Lara mi utopi? Oj, wygląda na to, że jest bliska utopienia się. Pięknie. Dobrze, że to nie jest żadna czasówka, ani nic takiego. Gdzie tu może być dźwignia? Gdzieś pewnie na samym dnie. O, jest dźwignia, jest. Chyba nawet nie jedna, co? Właśnie mam szczęście, że... Dobra, jedne drzwi otwarte, ale muszą zostać włączone dwie dźwignie. I lepiej... A, ta nawet nam nie pokazała nic. Ale muszą być dwie. Taka wiedza mi wystarczy. I... Ojejku. Gdzie to było tylko teraz, żebym jeszcze wiedziała? Tutaj gdzieś? Nie wiem, no znajdźmy te drzwi, to na pewno nie będzie takie proste. Ale warto, warto je znaleźć. To nie tutaj. Tu coś widzę, ale nie. To też nie jest to. Może gdzieś tu? W ogóle to czuję, że powinnam zapisać, bo no, jak się zaraz utopię, to będę sobie miała sekret. Taki, że aż wcale. Nie no, tutaj dźwignie. To znaczy, że nasz sekret musi być po drugiej stronie. Dobra, to najpierw zapis. Może to dość głupawy sposób na przechodzenie tego poziomu, ale zaraz. Tu się chyba jakoś płynęło. Tak, mam szczęście, że to nie jest czasówka. No, nie tutaj. To na pewno też nie jest tu. Ani nie tu. Ale gdzieś musi być chyba w tym właśnie rogu. Tak daleko od tych dźwigni. Coś mi się to kojarzy. Nie wiem. Może lepiej będzie, jak poszukam bez was i wrócę, jak już będę wiedziała, gdzie jest to miejsce. Bo to jest najgorsze, co? Wiedzieć, że gdzieś jest sekret, ale nie móc ogarnąć gdzie. Dobra, to wracam, jak coś znajdę. Okej, jestem... Znaczy, wczytałam tu, gdzie i zapisywałam. I teraz tak. Jesteśmy zaraz nie w tym rogu. Chwila, moment. Są dźwignie. Zaraz, gdzie jest powietrze? Jeszcze tak... Dobra, tutaj. Elegancko. Jesteśmy w rogu tej sali. O. I tunel jest z samego brzegu, elegancko. Czyli tam po prawej były dźwignie, teraz mniej więcej. Czyli no, nie da się ukryć. Jestem mistrzynią orientacji w terenie, jeśli chodzi o podwodne poziomy i w ogóle. Znaczy, jak gadam, to już w ogóle mi się wszystko miesza i gra mi się przecina, jak nagrywam. Nie wiem, o co chodzi. W sensie tak tekstury dziwnie latają i trudno jest złapać rozeznanie, gdzie co jest. No a jakoś jak wyłączam frapsa i nie skupiam się na gadaniu, o wiele łatwiej wszystko jest znaleźć, więc... No cóż, bywa. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Ojej, ojej, Larka mi się zaraz utopi. Chociaż może nie. Dobra, czyli tym miejscu mamy już wszystko zrobione, elegancko. Mogę być z siebie dumna. Ale to jeszcze nie pora na łyczek herbatki w nagrodę, bo gorąca. I idziemy... Ojej. Idziemy dalej. Tu jest wstrętna rzecz. Znaczy, nie wygląda na wstrętną. Chociaż kojarzy mi się to z jakimś kurde kręgosłupem. I taka jakby dźwignia wbita w kręgosłup. Nie wiem, dziwne mam skojarzenia. To wiem na pewno. I amunicja. Fajnie, fajnie. Ale nie tylko amunicja. Mutanty. Tak. Stojąc tutaj w sumie mogę czuć się w miarę bezpiecznie. Bo to jest dziwne. One skaczą strasznie wysoko, ale na to nie wskoczą. Nie wiem jak to jest w momencie, gdy będą tam sobie wybuchać, czy zagarniać łapą tu w okolicach Lary. No ale... A zobaczcie, jacy sprytni. Nie raczą tu przybiec. No to ja coś takiego zrobię. O nie, 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 o nie. Nie, nie, o cholera, dobrze, że zapisałam, ale to było złe, bardzo złe. Czyli zrobimy to inaczej. Dobra, tutaj pięknie. Tam krąży w tej sali. Zrobimy może coś takiego. Hop, Lara, właź tu, właź. A się nie dały mu tańciska na to nabrać. A jednak, jednak. Drugi. Aha, jakie niezbyt to było mądre z jego strony. I w sumie już pojedynczy to nie jest chyba taki groźny, co... To można zapis zrobić, kolejny zresztą, ale tam dobra. Jak widzicie się przydają. Dobra, to teraz malutka nagroda dla Lary amunicja, a dla mnie łyczek herbatki. Więcej amunicji. Wiesz to, Lara? Przepraszam za ewentualne siorbnięcie, ale... To jest silniejsze ode mnie. Dobra, czyli tak, dźwignia pociągnięta, ale my zajmiemy się czymś innym. Patrzcie. 4 potworki. Tak, zobaczcie jakie ząbki mają. O mój. I ciągniemy za dźwignię, ale spokojnie, ona ich nie obudzi. Otworzę tylko drzwi za nimi. Tylko. Żeby życie było takie proste, co? Zaraz, zaraz. Gdzie ja chcę iść? Dobra, chyba za bardzo wrzuciłam na pewność siebie. Postawiłam. A, no tak, dobra. Najpierw nie wiedziałam o co chodzi, gdzie ja jestem i gdzie mam być. Ojejku, jak ja się tego momentu boję. Tylko teraz nie wiem, czy to ta dźwignia, czy ta po drugiej stronie. Dobra, najpierw pociągniemy tę. Ojejku, muszę uzbroić się w jakiś, nie wiem... Oj, to nie jest chyba ta. No, to nie była ta. Dobra, spokojnie, nie ma to jak... Dopiero ta je obudziła. Lara... Cholera. Świetnie. Ale spieprzyłam. Oni wszyscy strzelają, więc... To będzie kiepskie. Trzeba strasznie uważać, żeby tu mi nie zaczęły strzelać wszystkie. No i jednak też trzeba je tu jakoś zwabić, co? Najlepiej chyba w ten sposób. Jakoś się awanturują tam strasznie. Szkoda, że nie raczą tutaj podbiec. A może, bo tak coś mi kamera wariowała przez moment. Nie. Nie chcę stać dłużej w tym miejscu, ale najwidoczniej nie mam wyjścia. Jejku, ależ mnie wystraszył. Z chęcią wzięłabym jakąś lepszą broń. I po prostu, no, poszła się z nimi rozprawić, ale... No, z tym to może być kiepsko. Dobra, poświęcę się dla was, tylko że to wiecie. Może przynieść efekt zupełnie inny, niż bym sobie tego życzyła. No, zaraz zrobimy jeszcze takie coś. No nie, chyba muszą na dłużej tutaj się zatrzymać. O rany, do wody? Nie, do wody to ja nie chciałam. Wow. Tego też nie chciałam. No, mówi się trudno. Zrobią może coś innego, to znaczy... Dobra. Nie no, pistoletami to będzie trwało wieczność. Czyli tak. Raz jeszcze. Tak. Biegną. Jeden właściwie łaskawie przybiegł. No dobra. I tak amunicji do Magnum nazbierałam już całkiem sporo. Dobra. Jedna taka zakręcona akcja, patrzą się, powiodła. Ale chyba tylko jedna, co? No ona dalej nie celuje. Tak jakbym sobie tego życzyła. Dobra, może teraz? No nie, do wody też nie chciałam. Dobra, spróbuję użyć apteczkę. O cholera, 31 apteczek. To luzik. To w sumie nie wiem, co ja się tak czaję. Z apteczkami i ze wszystkim. Dobra, to jeszcze... Jeszcze raz zrobimy takie coś, może. Dobra, fajnie, fajnie. Tylko to cały czas jest o wiele za mało, żeby ich tu jakoś fajnie wytłuc. Zaraz, może troszeczkę tak, tak. No bo muszę mieć pewność, że ona mi wskoczy gdzie trzeba, prawda? Zapraszam tutaj, zapraszam, mutantki. No, zaraz jak zaczną strzelać zamiast tu przybiegać, to będzie w ogóle źle. Dobra, jeszcze raz zapiszę i teraz wbiegnę tam do nich. Prosto w rój. Tak jakby wbiec do ula, ale... O Jezu. Znaczy no może miało to troszeczkę sensu, co? Oj, zaraz zaczną we mnie strzelać. Ale ja w sumie do nich też. Nie wiem, czy to takie rozsądne, ale już dobra. Nie chce mi się z nimi męczyć tak naprawdę aż tak długo. Znowu mi zjadą pewnie trochę życia. Ale dobra, pewne rzeczy... Nie, nie chciałam do wody. Nie chciałam do wody. Możecie mi naprawdę wierzyć. Ojojoj. Lara, dlaczego w tył? Tu masz. Cudownie. Ciekawe, czy to był już ostatni. Nie, wydaje mi się, że jeszcze jakiegoś słyszę. No i pięknie, znowu jest woda. O rany, jakie to wszystko jest liniowe, co? O, jak ślicznie stanął sobie już taki samotny, co? No dawaj, dawaj, dawaj. No chodź już. Już zostałeś tylko ty. Co masz żyć, jak możesz spokojnie zdechnąć i przynajmniej ja będę szczęśliwa. No, teraz to może i trochę za dużo zaryzykuję, jak przeskoczę. To jeszcze z pistoletami, nie? Z samymi. Dobra, dobra. Biegnie tu? Myślicie, że biegnie? Nie. Nie. Jest, 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 jest tu. Jest. I co, osłabiony na tyle, że mogę ryzykować? Chyba nie. Chyba zbliża się powoli. Może teraz w dzikim szale podbiegnie. A może nie. O rany, ale to przez ten głupi moment się wydłuży odcinek bezsensownie. Nie no, ja mam coraz większą ochotę tam pobiec po prostu. A, dobra. Wow, pięknie. Mam nadzieję, że to był ostatni, bo już nie mam do nich nerwów. I... chyba tak, chyba ostatni. Okej, więc czas na koniec odcinka. Mam nadzieję, że się podobał, a na razie trzymajcie się, cześć!